Nie ma to jak sobie usiąść, wiedząc, że zrobiłeś dosłownie wszystko i w końcu możesz odpocząć. Bardzo serdecznie zapraszam na pierwszy film w związku z podsumowaniem roku 2016 o scenie niezależnej. Zrobiłeś dosłownie wszyściutko, więc możesz sobie wychillować. Pierwszy film w związku z podsumowaniem roku 2016 o scenie niezależnej. Wszyściutko. Pierwszy film w związku z podsumowaniem... Naprawdę najlepiej jest zrobić najpierw wszystko, a potem... Pierwszy film... No dobra, zapomniałem, Chryste Panie, dajcie mi spokój. Wiem, że mówiąc pierwszy film obiecałem z góry kolejny, ale dajmy już spokój temu 2016. Mam dla was coś świeżego. Panie i panowie, ja jestem Kuba, zwany Amiszem z Łodyz Wrestling, a to są cztery zawodnicy, na których warto rzucić okiem, ponieważ rok 2017 jest rokiem ich sukcesu. Numer 4. Juice Robinson. No to lekcja historii, moi drodzy. CJ Parker? Ktoś? Coś? Ktokolwiek? Nie, tylko ja? Dobra. CJ Parker, Juice Robinson, który ring najbardziej leniwy, wybór pozostawię wam. Ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby dyskutować na ten temat. Robinson od odejścia z WWE, a dokładniej NXT, zaszył się w Dojo New Japan Pro Wrestling. I będąc szczerym, w jego przypadku nie mam za dużo szczególnego do powiedzenia. Na chwilę obecną jest to po prostu typowa historia Young Liona New Japan, który to po odpowiedniej ilości czasu spędzonej w Dojo, trenując i zdobywając szacunek, powoli wspina się na drabinę do tego przysłowiowego głównego rosteru NJPW. Juice w sumie ma to już za sobą. Zyskał respekt, by wyjść z dojo, zyskał respekt, by posiadać pełny strój zawodnika, ponieważ fun fact, tradycją jest, że młodzi wrestlerzy muszą sobie zasłużyć na przykład ochraniacze. Oraz w końcu zyskał respekt, by występować. I ku zdziwieniu wielu, ma również za sobą klasyczne otwieranie gali. Progres, jaki osiągnął w tak krótkim czasie, pozwolił mu na występ w Wrestle Kingdom 11, czyli takiej japońskiej WrestleManii, branie udziału w walce o pas mistrzowski, a nawet reprezentowanie NJPW na galach ROH. Juice powoli staje się kolejną dużą gwiazdą federacji spoza kręgów japońskich. I nie mówię tutaj, że jest on od razu na poziomie Kennego Omegi, ale myślę, że to właśnie w roku 2017 Robinson pokaże nam, fanom, że rozwinął skrzydła. PS Robinson kontra Hiroki Goto to chyba jego najlepsza walka, jaką widziałem. Numer 3. Derby Allin. Będąc z wami szczery, nie zdziwię się, jeśli większość z was słyszy o tym zawodniku pierwszy raz w życiu. A jeśli już robimy z tego taką imprezę mówienia prawdy, to przyznam się również do tego, że jeszcze tydzień temu sam dokładnie nie wiedziałem nawet, jak wymówić jego nazwisko. Derby Allin dla większości może być prostym połączeniem Spike'a Dudley'a i samego Zayna ze szczyptą mądrości Ravena i stylem bycia Barona Corbina. I tak wiem, bardzo prosto jest go po prostu porównać do kogoś innego, ale w tym przypadku każda cecha spośród tych czterech wrestlerów całkiem pasuje. Bezmyślne, niebezpieczne spoty i traktowanie go jak szmacianą lalkę przez przeciwników niczym Spike Dudley. Historia głównie opierająca się o bycie tym klasycznym underdogiem, za którym z każdą przegraną i ciągłymi staraniami fani stają coraz częściej, tak jak to robi Sami Zayn. Dziwna natura i własne dramatyczne zdanie na temat życia a la Raven oraz właśnie samotność z wyboru z dopiskiem Barona Corbina. 23-letni Derby jest w biznesie zaledwie 2 lata i w ciągu tych 2 lat zdołał się nie tylko dostać, ale również skraść serca fanów w, można powiedzieć, rozwojówce rozwojówki WWE, jaką jest Evolve. Przyszedł z niczym i we własnym stylu zrobił to, do czego każdy wrestler dąży. Trafił w zainteresowanie publiczności. I wielu z was może powiedzieć, że creepy gimmiki szaleńców są już przereklamowane. Ale Allin nie jest do końca czymś takim. Jego postać ma ten plus, że wszystko co robi czy mówi jest oparte o prawdziwe wydarzenia. Przeżył różne odsłony piekła, a stawiając na wrestling postawił na ostatnią kartę. I oceniam to na plus, ponieważ wiem, że obok prawdziwych tragicznych wydarzeń publiczność potrafi łatwiej zainwestować emocjonalnie w historię. Jego przygoda w sumie dopiero nabiera tempa, więc... chyba po prostu pozostało mi polecić wam oglądać Evolve. Numer 2. Leo Rush. Gdy oglądasz wszystko i mówią na ciebie Amish, bardzo ciężko znaleźć walkę, segment czy spot, który rzeczywiście mógłby cię zaskoczyć. Po 7 latach oglądania wrestlingu widziało się praktycznie wszystko. I w to zdanie z brudnymi butami wchodzi mi Leo Rush. Innowacja ringowa to jego największy plus. W każdym pojedynku potrafi zaskoczyć. Cokolwiek robi, automatycznie uczyni cię to fanem. I tak samo jak w przypadku Derby'ego Allena, 22-letni Leo ma przed sobą jeszcze całą karierę.
Debiutując w roku 2014, w zaledwie rok dostał się do jednej z najbardziej popularnych federacji sceny niezależnej, jaką jest Ring of Honor, i zdobył mistrzostwa w Combat Zone Wrestling. A więc szybko podsumowując, 2014 debiut, 2015 sukces w CZW, 2016 sukces w ROH, 2017 możemy tylko spekulować. Ale mam szczere przeczucie, że może być tylko lepiej. Numer 1 Matthew Riddle. I to jest w końcu ta okazja, w której mogę wszystkim powiedzieć, że Matt Riddle jest przyszłością tego biznesu i osiągnie sukces. Tylko problem w tym, że wchodząc w drugi rok swojej kariery, on już ten sukces osiągnął. A moje słowa są teraz po prostu stwierdzeniem faktu, o którym każdy już wie. Nie sądziłem, że spóźnię się ze stwierdzeniem, jakoby kiedyś będziemy mogli nazywać go jednym z najlepszych wrestlerów na świecie. Problem właśnie w tym, że niektórzy już go tak nazywają. Poznając Matta przez Evolve, stał się jednym z moich ulubieńców tylko dzięki udziale w segmentach, jakie widziałem. Będę z wami w 100% szczery, nie oglądając żadnej z jego walk, pokochałem tego zawodnika. Jego naturalna healowa pewność siebie, pochodząca jeszcze z czasów w UFC, czy też naturalna interakcja z fanami, Riddle zaledwie po roku jest uznawany za weterana. Rozśmiesza mnie bardzo moja własna opinia na temat tego wrestlera, ponieważ gdy pierwszy raz zobaczyłem, jak radzi sobie w ringu, można było doszukać się błędów i takiej niepewności w tym, co robił. I to jest w porządku, jest całkowicie świeży. Co jednak najśmieszniejsze, kilka występów w przyszłości i przestałem widzieć te błędy. To, jak szybko uczy się i zdobywa doświadczenie, jest naprawdę niewiarygodne. Myślę, że można śmiało porównać go do Kurta Angla i tego, jak to on w krótkim czasie idealnie wpasował się w realia świata wrestlingu. Matthew jest tym jednym na milion i powtórzę jeszcze raz, jego kariera powinna być raczkującym jednorocznym dzieckiem. A prawda jest taka, że ubiega się o niego samo WWE, co wie sam Riddle i nigdzie tego nie ukrywa. Jego osobowość można kochać lub nienawidzieć, ale trzeba przyznać, że od dwóch dekad nie widzieliśmy tak szybkiej transformacji do świata pro wrestlingu. A to dopiero jeden rok. 2017 naprawdę zapowiada się ciekawie. Taki zamiennik myślę, że wam wystarczy i mam szczerą nadzieję, że wam się podobało. Ja byłem Kuba z Wanem Miszem, złoty stres... Nadzieję? Obchodzi mnie to? Złoty stresling, dzięki i do usłyszenia. To był żart, sorry.